Moi drodzy, jesteśmy znowu w słonecznej Czechosłowacji i znowu dla odmiany będziemy szli w góry. Gdzie dzisiaj pójdziemy, pokaże Paweł. To jest świetne pytanie, ale ruszamy chyba stąd. Tak podejrzewam. Będziemy szli, nie wiem, tędy, aż... Niebieski to jest chyba rzeka. Rzeką, będziemy szli rzeką. Rzeką będzie. I później gdzie? Tu. To żółtą rzeką. Bardzo ładna panorama. Możemy zobaczyć na środku Gerlach oraz inne szczyty. Tam możemy zobaczyć majestatyczny szczyt Ganku i wiodącą z niego Kaczą Grań, w której możemy zobaczyć szczyt Rumanowy. Za moimi plecami możecie zobaczyć piękną dolinę. Jest to Dolina Kacza. Z nazwą tej doliny wiąże się ciekawa legenda. Otóż dolina ta, Kacza, nazwę swoją wzięła od nazwiska pewnego znanego wszystkim prezesa. U progu tej doliny, teraz niestety tego nie widać, znajduje się przepiękny wodospad. Legenda głosi, że po wysłuchaniu jednego z przemówień tego prezesa, Tatry zapłakały i tak ten wodospad właśnie powstał. Czy Tatry zapłakały z radości, czy jednak troszkę z rozpaczy, sami musicie ocenić we własnych sumieniach, a następnie koniecznie napiszcie swoje wnioski w komentarzach. Autora najciekawszego komentarza zabierzemy na kolejną wycieczkę i uwiecznimy na vlogu. Litworowy staw, piękne miejsce, idealne na kąpiel. Zmarzłe Pleso. Tatrzańskie jezioro położone w kotlinie pod polskim grzebieniem nazwę swoją wzięło z tego, że przez cały rok skute jest taflą lodu. Jak zresztą możecie zobaczyć. Moi drodzy, jesteśmy na Małej Wysokiej. Być może jest to najpiękniejszy, a na pewno jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich dostępnych szlakiem. Jeśli jednak rozejrzymy się nie tylko po szczytach dostępnych znakowanym szlakiem, zobaczymy szczyt Staroleśny. Prowadzi na niego z Małej Wysokiej droga Tetmajera. Z tą drogą wiąże się ciekawa historia. Otóż jeden z polskich poetów kiedyś szedł tą drogą i tak mu się spodobała, że postanowił przyjąć od tej drogi nazwisko Tetmajer. Ponieważ w tamtych czasach modne były nazwiska dwuczłonowe, a na Małej Wysokiej podczas wędrówki zrobił sobie przerwę, nazwał się Kazimierz Przerwa Tetmajer. Jesteśmy nad zielonym stawem Kaczym. Bardzo piękne miejsce. Większość osób omija go, idąc głównym szlakiem, nie zbaczając troszkę w kosodrzewinę. Takie bajkowe miejsce.